Cześć. Kolejna grupa akordów to są akordy z grupy C. No i pierwszy podstawowym jest akord, już tu ułożony jest C-dur. W zasadzie nie uderzamy w najgrubszą strunę, troszeczkę nam zabrudzi i ustawiamy palce jak najbardziej pionowo. Następny akord C-dur 7. Tu już musimy użyć wszystkich czterech paluszków. Następny akord C7+. Najlepsze, że uderzamy też przez wszystkie struny. Następny akord C-dur 7 łamane przez 4. Bardzo fajny. Pięknie brzmi, bardzo ładnie. Następny akord C-dur 6. Też gramy przez wszystkie 6 strun. Super brzmi, naprawdę fajnie. Następny akord C-dur 9. No, pusta tutaj ta E jak najbardziej może być. Pozostałe akordy oczywiście w ćwiczeniach w Guitar Pro do pobrania, tak więc wszystkie te proszę wykuć na blaszkę i widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!